Zanim przejdę do rozmów pokojowych, jeszcze o operacjach, które się nie odbyły. Jest to ciekawy aspekt, gdyż nie znajdziecie o tym dużo informacji ani w polskim, ani w angielskim internecie. Musicie grzebać dalej, głębiej do źródeł lokalnych dochodzić. Więc pierwsze, operacja Jagrom, operacja, która miała złamać Serbów we wschodniej Slawonii, czyli ten ostatni skrawek Chorwacji, terytorialnie Chorwacji kontrolowany przez siły chorwackich Serbów lub w tym wypadku także Jugosławii, bo tam były normalnie obecne siły Jugosławii. Operację planowano na listopad 95 roku, ewentualnie pierwszą połowę 96. Planowano ją tak samo na około 3 dni, czyli znaczy tak samo, tak jak oluje, to miała być błyskawiczna operacja, typowy blitzkrieg, odcięcie Serbom mostów i zepchnięcie ich w stronę rzeki, w tym wypadku do Dunaju. Operacja została odwołana z dwóch powodów. Po pierwsze, straty były szacowane na 1500 zabitych, co nie muszę mówić, że jest liczbą ogromną. Szacowano użyć około 50 tysięcy żołnierzy plus 50 tysięcy obwodów, aby chroniły w przypadku ewentualnej kontrofensywy INA, ale także nie doszło do niej, bo 12 listopada podpisano porozumienie z Erdut, które mówiło, że wschodnia Slawonia ma wrócić pokojowo w ręce Chorwacji. To już był taki moment, kiedy już nie chciano walczyć, w końcu chciano się porozumieć, tak po prostu, porozumieć się, to też jest niesamowite, po tylu latach, miesiącach kłótni, walki i tak dalej, okej, wrócimy do Chorwacji, nie? 8 czerwca 1997 roku do wschodniej Slawonii przybył Vlak Mira, czyli pociąg pokoju, a w końcu 15 stycznia 1998 roku cała wschodnia Slawonia wróciła pod władzę, pod kontrolę Chorwacji i całość deklarowanego terytorium Chorwacji znalazło się pod kontrolą rządu w Zagrzebiu. Tym samym tą datę należy przyjąć za absolutny koniec chorwackich dążeń do niepodległości i kontroli całego swojego terytorium. Drugą operacją była operacja Burin, operacja Duto, i jej założenie to było uderzenie we wschodniej Hercegowinie, tutaj południowy wschód Bośni. Została odwołana z powodu oczywiście na rozmowy pokojowe i jej wykonanie nie miało żadnego sensu w momencie, kiedy Bośnia została pokojowo podzielona. 1 listopada w Dayton w stanie Ohio w Stanach Zjednoczonych w kompletnym odizolowaniu spotyka się prezydent Serbii Slobodan Milošević, prezydent Chorwacji Franjo Tuđman, prezydent Bośni i Hercegowiny, Republiki Bośni i Hercegowiny Elije Izetbegović wraz ze swoim ministrem spraw zagranicznych Muhamedem Saćirbegiem. Co ciekawe, zabrakło przedstawiciela bośniackich Serbów Radovana Karadzicia, którego reprezentował właśnie Slobodan Milošević. W rozmowach brali udział także obecni przez cały okres wojny negocjatorzy ONZ, Richard Holbrooke i Warren Christopher. Nie zabrakło też oczywiście przedstawicieli Unii Europejskiej, Rosji, innych krajów europejskich. Nie ma sensu wymieniać ich wszystkich po kolei, gdyż oni mieli kluczowego znaczenia w tym, co się działo. Po 3 tygodniach, 21 listopada, osiągnięto w końcu ostateczny kompromis. Wszystkie strony zgodziły się na ostateczne warunki. Zaraz pokażę mapę i opiszę dokładnie co, gdzie i do kogo. Dokument został podpisany 14 grudnia w Paryżu, o czym powiedziałem na początku całej serii. Jest to dokument, który zakończył wojnę domową w Bośni i Hercegowinie. Co zawierał dokument? Poza drobnymi zmianami terytorialnymi zakładał stworzenie federacji. Federacji Bośni i Hercegowiny, w ramach której będą trzy części składowe. Dystrykt Bryczko, podlegający bezpośrednio rządowi centralnemu, Republikę Serbską i Federację Bośni i Hercegowiny, która to była Federacją Muzułmanów i Chorwatów. Zaraz na mapie wszystko, aby zobaczycie, jak wygląda współczesna Bośnia i jej podział. Poszczególne entitety, jak to się mówi po bałkańsku, części składowe federacji, nie miały prawa do secesji, aczkolwiek miały dosyć dużą autonomię. Republika Serbska ma własny rząd, własny parlament, własne ustawodawstwo, własną policję, nie posiada faktycznie armii, armia jest częścią wspólną Bośni i Hercegowiny. Wspólny jest także bank centralny, ma być bita wspólna waluta emitowana dla całego kraju. Jest także wspólny parlament, prezydent faktycznie. Znaczy prezydent to jest prezydencja rotowana. Trzy narody rotują sobie prezydenta. Co ciekawe, wszystkie strony były niezadowolone z tego dokumentu. Wiem, że brzmi to dosyć dziwnie, ale faktycznie były niezadowolone. Dlaczego? Serbowie, bo ponieśli duże straty terytorialne. Teoretycznie odzyskali kawałek terenów, ale to co stracili, uznawali za swoje to co stracili w ostatnich miesiącach walk. Bosanski Petrovac, Drwar, to wszystko było serbskie. Tam Serbowie mieszkali, oni to wszystko musieli oddać. Więc Serbowie czuli się pokrzywdzeni, bo byli bombardowani i tak dalej. I tak dalej. Chorwaci czuli się pokrzywdzeni, bo nie stanowili oddzielnej części federacji. Stanowili wspólną część z muzułmanami, a chcieli raczej stanowić część równorzędną do Serbów i do Bośniaków. A Bośniacy dlaczego niezadowoleni? To, że w ogóle zgodzono się pozostawić coś takiego jak Republikę Serbską, gdyż Bośniacy do dzisiaj to argumentują w ten sposób, że zgoda na niepodległość Republiki Serbskiej oznacza
uznanie czystek etnicznych za metodę do stworzenia własnego państwa, bo faktycznie przed wojną na terenach kontrolowanych przez Republikę Serbską było około 65% Serbów, a po wojnie 90%. Chorwaci i Bośniacy zostali wyrzuceni. Więc jest to argument jak najbardziej sensowny pod kątem etnicznym, ale no niestety pod kątem politycznym już nie do końca, bo Serbowie muszą mieć własną część. Musieli mieć, bo inaczej by te plany pokojowe nie miały żadnego sensu. Musieliby chyba kompletnie Serbów wyrzucić z Bośni, aby to miało jakikolwiek sens. Aby zachować ustalony podział kraju w proporcji 49:51, należało dokonać niewielkich zmian terytorialnych, uwzględniając składy etniczne danych terenów. Tak więc Serbom zwrócono rejony wokoło bosańskiej Krupy koło rzeki Uny, dalej szerokie górskie połacia wraz z Mirkonić Gradem, niewielkie rejony koło Wozuczy i także niewielkie kawałki we wschodniej Hercegowinie na południu kraju. Sanski Most, Drwar i Bosański Petrowac pozostały w federacji mimo zdecydowanej większości serbskiej zamieszkujących tamte regiony. Bośniakom przypadły skromne tereny koło Doboju, duże skrawki wokoło Sarajewa wraz z samym miastem oprócz dzielnicy Lukawicy, którą zostawiono Serbom, uzyskali także korytarz do Gorażde i na koniec tereny na wschód od Mostaru. Utraconą Srebrenicę i Rzepę zdecydowano się zostawić Serbom. Chorwaci odzyskali jedynie miejscowość Odrzak wraz z kilkoma wsiami wzdłuż rzeki Sawy. Zwrócił uwagę, iż mimo utworzonej federacji zmiany terytorialne są z wyraźnym rozróżnieniem na Chorwatów i Bośniaków. Hak z tymi 49-51% polegał na tym, że o ile etnicznie Serbowie faktycznie zajmowali zdecydowanie poniżej 40%, a Bośniacy zdecydowanie ponad 40% populacji Bośni i Hercegowiny, o tyle terytorialnie, to Serbowie zajmowali największą przestrzeń. To oni zajmowali góry zachodniej Bośni, to oni zajmowali większość północy, tam się z Chorwatami mieszali i dużo także na wschodzie. Więc następowała sytuacja, w której Serbom należało coś odebrać etnicznie, że z jakichś rejonów Serbów będzie trzeba wyrzucić, że oni, okej, nikt ich nie wyrzuci siłą, ale było wiadomo, że Serbowie opuszczą te tereny, bo nie będą chcieli żyć na terytorium nowej federacji. Będą się bali, aby w niej żyć. Jakby ten podział następował na jakiejś płaszczyźnie etniczno-terytorialnej, okej, to miałoby sens jakoś tak to podzielić, ale podział procentowy 49-51%, który wymusiła społeczność międzynarodowa, nie miał żadnego sensu, nie dodawał się, to była jakaś taka kosmiczna liczba, którą sobie wymyślili panowie za biurkami, w ogóle nie uwzględniając tego, że większość terytorium Bośni zamieszkiwali faktycznie Serbowie. Nie chodzi tylko o serbofilię czy popieranie Serbów, nie o to w żaden sposób chodzi, ale jeśli już tworzymy plan, w którym mamy podzielić kraj, to podzielmy to sensownie. Dużo ważniejsze jest, żeby oddać na przykład wiele miast Bośniakom. Dużo gorsze było to, że Srebrenica przypadła Serbom. To są rzeczy, które mogły boleć. Dlaczego Srebrenica wróciła do Republiki Serbskiej? To był na przykład absurd, więc ten cały plan pokojowy właśnie w takich podziałach był dziwny, bo to były takie odgórne decyzje. Troszeczkę przypominało takie sowieckie, że tu sobie wyznaczymy linię, tam sobie wyznaczymy linię i to sobie podzielimy. Nieważne, że to nie miało sensu, ważne, że ktoś sobie w biurze na górze to wymyślił. Oczywiście, no nie mówię, że okres sowiecki tutaj jakoś w ten sposób porównuje, prawda, jeśli chodzi o zbrodnie, nie o to chodzi, tylko o sposób myślenia, o sposób podziału. Współczesne państwo Bośnia i Hercegowina, jak już wspomniałem, jest federacją, czyli zbiorem kilku mniejszych państw. Pierwszym jej podmiotem jest istniejąca w czasie wojny Republika Serbska. Jest to państwo unitarne, czyli jednolite z wyraźną władzą centralną, której podporządkowane są pomniejsze jednostki administracyjne. Obecnie szacuje się, że około 90% mieszkańców Republiki Serbskiej to Serbowie. Dokładne dane etniczne z cenzusu z 2013 roku nie zostały upublicznione. Drugim podmiotem jest dystrykt Bryczko, utworzony 8 marca 2000 roku. Został stworzony z terenów w 48% należących do Republiki Serbskiej i 52% do Federacji Bośniacko-Chorwackiej. Bryczko podlega bezpośrednio rządowi centralnemu w Sarajewie. Trzecim i najciekawszym podmiotem jest powstała w ramach porozumień waszyngtońskich Federacja Bośni i Hercegowiny, czyli Federacja Bośniaków i Chorwatów. Szacuje się, że zamieszkuje ją obecnie około 73% Bośniaków, 22% Chorwatów i 4% Serbów. Składa się ona z 10 kantonów na wzór Szwajcarii. Kanton Unasana. Kanton 10, którego jak słyszycie nazwa, jak widzicie herb nie zostały uzgodnione. Jest to efekt kontynuacji konfliktu politycznego na terenie zdominowanym tutaj przez Serbów. Kanton Centralna Bośnia. Kanton Zenica-Doboj, kanton Tuzla, kanton Posavina, czyli te dwa chorwackie skrawki na północy, kanton Bosańsko-Podryński, czyli Gorażde, kanton Sarajewo, kanton Hercegowina-Neretva i kanton Zachodnia Hercegowina. Federacja Bośni i Hercegowiny posiada własny parlament i rząd. Więc podsumowując,
Państwo Bośnia i Hercegowina to federacja trzech podmiotów, to jest Unitarnej Republiki Srbskiej, Dystryktu Bryczko i Federacji Bośni i Hercegowiny złożonej z 10 kantonów. Cały kraj podlega stosunkowo silnej kontroli międzynarodowej, ale to temat na inny odcinek. 31 grudnia 1995 roku do Bośni od strony Sawy, od strony północy wjeżdżają pierwsze amerykańskie wojska. Zaczyna się IFOR, czyli siły implementacyjne, które miały wprowadzić pokój, ostatecznie pokój, wstrzymać kompletnie wojnę. Rok później rozpoczął się kolejny mandat natowski, czyli siły SFOR, czyli stabilizacyjny, czyli utrzymywanie tego, co już było. Ostatni incydent w Sarajewie miał miejsce 9 stycznia 1996 roku. Z serbskiej Grbawicy zostaje wystrzelona rakieta w stronę tramwaju, zostaje zabita jedna kobieta. Winnego niestety nigdy nie złapano. Ostatecznie wzgórza wokoło Sarajewa zostają opuszczone 29 lutego 1996 roku i to się przyjmuje za datę zakończenia oblężenia Sarajewa. Jest to bardzo wymowne, gdyż to oblężenie trwało dłużej niż oblężenie, słynne oblężenie Leningradu. Trwało 1425 dni, ponad 4 lata. Zginęło ponad 8 tysięcy żołnierzy i ponad 5 tysięcy cywilów. Wiele z tych ofiar to były także ofiary serbskie. Na pewno więcej było po stronie bośniackiej, to bośniacy ponieśli największe straty w tej wojnie, ale duże były też po stronie serbskiej. O ile Grbawica faktycznie wróciła do Sarajewa jako części bośniacko-chorwackiej, o tyle część Lukawicy została serbska i to jest tak zwane istoczne Sarajewo. Właśnie z tych części Grbawicy i w ogóle terenów, które przypadły federacji, z tamtych rejonów 80 tysięcy Serbów opuszcza i udaje się w drogę albo do Serbii, albo właśnie do Lukawicy. Obawiają się o życie i nie chcą żyć obok Bośniaków i Chorwatów. To jest podział, który bardzo wyraźnie widać w wielu miejscach. Widać podział na Goražde, Nową Goražde, Sarajewo, Nowo Sarajewo lub istoczne Sarajewo. W kilku innych miejscach też zobaczymy takie przypadki, że po jednej stronie macie nazwę miejscowości, a po drugiej Nowo, na przykład Nowo Selo czy coś takiego. Czyli to są wszystko miejsca, które powstały w ramach eksodusu z części federacji. I to jest właśnie to, co mówię, że Serbowie byli niezadowoleni z tego pokoju, gdyż wielu Serbów musiało lub chciało uciekać, ale oczywiście to samo było w drugą stronę. Bośniacy też uciekali z części serbskiej, wracali dopiero po latach. To był pokój gorzki, nie ma czegoś takiego, że jest pokój bez strat i to jest pokój, który, wiecie, wszystkich zadowala. Bośnia jest faktycznie wenementem, bo wszystkie trzy strony są niezadowolone z tego, co się stało, prawda? Mimo to zgodziły się na dalszą kontynuację. Oczywiście można powiedzieć, że były zmuszone siłą. No niby tak, ale teoretycznie jakbyście mogliby dalej walczyć. Gdzieś tam były incydenty, ale oczywiście nie w takiej skali, o jakiej mówimy z czasów wojny. Ostatecznie 14 września 1996 roku w Bośni odbywają się pierwsze wolne, demokratyczne wybory i odbywają się także bez żadnych większych przeszkód, incydentów. I chyba to też możemy przyjąć jako kolejną ważną datę w tym, czym Bośnia jest dzisiaj i czym była. Takim przeskokiem między wojną a niewojną, końcem wojny. Ostatnie wybory, jakie były wcześniej, to było referendum niepodległościowe, które zakończyło się w 1992 roku wojną. Okej. To tyle. Zapraszam do kolejnych odcinków poświęconych Bałkanom, czy to innym miejscom. Dzięki za uwagę. Na razie. Wojny trapiące były Republiki Jugosławii w latach 90. kosztowały życie około 140 tysięcy ludzi. Dlaczego do nich doszło? Zapraszam do oglądania odcinków poświęconych tragicznemu rozpadowi Unii Południowych Słowian.